ósma finału. To już dzisiaj zmierzy się KSZO 1929 kontra Arka Gdynia. Boisko, na którym gracze łatwiej rozgrywają swoje mecze na wymiary 110 na 70. Widzicie, że sprawca do grania w pole karne. Widzicie natychmiastowe jeszcze przepychanki, jeszcze próba będzie strzału z daleka przez... Przez Gila. Widzę pana wyjazdowe do obrońców nieudane. Widzicie Maszko. Biegnie z futbolówką. I niestety nie wykorzystany ten rzut karny przez zawodników KSZO Ostrowiec. Paweł Sreimbors ratuje. Ratuje swoją ekipę, ratuje ekipę Arki Gdynia. Z pierwszego metra mam 78 minutę. To jeszcze nie koniec emocji. Teraz akcja ze strony Arki Gdynia, strzał na bramkę, bardzo i koniec tego spotkania. To jest ostatni w dzisiaj 1929. Zagwizda oprowadzający zawody Tomasz Bajda. Kończą mecz jednej ósmej Pucharu Polski Szczebla Centralnego, który w Ostrowcu lider czwartej grupy trzeciej ligi KSZO 1929. Po dramatycznej końcówce musiał uznać wystrzał grającego trzy klasy wyżej. KSZO 1929-Ostrowiec-Świętokrzyski przegrywa 1-2 z Arką Gdynia. Warto powiedzieć o tym spotkaniu, że było to ciekawe widowisko w ten chłodny, lekko chłodny popołudnie. No widać dzisiaj, że jestem w kurtce, emocji zabrakło i zagrzały one nas do 90 minuty tego starcia. 1-2 dogrywki, nie było zaskoczenia, również nie było. To tyle z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zbigniew Śniewski. Do usłyszenia przy kolejnych relacjach Radio Kolejowego.